sytuacji, jakie się jeszcze nie znalazły, tak, i są po długiej przerwie, jednak ta pałeczka jest po naszej stronie, bo my tą przerwę mieliśmy krótszą i uważam, że ten trening jakoś spróbowaliśmy podtrzymać. Jedną rzecz, którą trzeba zapamiętać, że ten mecz to nie jest, panowie, sprint i my nie musimy meczu ustawić w pierwszej kwarcie. My ten mecz właśnie po takiej długiej przerwie trzeba wytrzymać 40 minut. Tak? Jeżeli nawet wyjdziemy w ustawieniu nietypowym, to też jest to jakieś zagranie taktyczne, żebyśmy tych świeżych graczy wypuścili na to drugie uderzenie na przeciwnika. Tak? Cały czas mamy kontrolować mecz przez 40 minut. Pamiętajcie, że ten zespół nas dwa razy goni po 20. I w sparingach przed sezonem zagraliśmy słabe zawody, więc teraz to nie jest byle jaki zespół i ten wynik, jaki w tej chwili osiągnęli, nie świadczy o dyspozycji tych zawodników. To są bardzo doświadczeni gracze, będą szukać cwaniactwa, to co macie napisane tutaj, będą oszukiwać w defensywie, będą wymuszać faule, więc trzeba zachować zimną głowę i zachować spokój, grać swoją koszykówkę przez 40 minut. Przez 40 minut. I teraz jedziemy po zwycięstwo. Dawaj! GKS! Dziękuję za Państwa.